Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w trzecim odcinku. Zagrajmy w Warhammer 3 na legendarnym kampania Archaona Wszechwybrańca. Moi drodzy, byliśmy na etapie, w którym zaczęliśmy oblegać jedną chyba z głównych prowincji klanów Ferik, czy Fenrik, Ferik, Skavenów. No i rozpoczęła się też ofensywa jednostek Ursuna, czy Ursusa? Ursun. Nie, Ursun to jest ten Bóg. On się nazywa ten kislewski przywódca, który zrobił kampanię na północ. On się też nazywa jakoś Ursus. Ursun. Ursun się chyba nazywa. Dobra, zaraz zobaczymy. Mamy tak, pyrrusowe zwycięstwo. Słuchajcie, ja mnie kusi tu, żeby mieć jeszcze jedną... jeszcze jedną wieżę, tylko nie wiem, czy nie kupi mi to zbyt dużej ilości czasu dla mojego przeciwnika, bo jak pamiętacie... zaraz zobaczę. No właśnie. Jak pamiętacie, to tu mamy zagrożenie. I to jest Borys Ursus. No i dobrze. No dobra, Borys Ursus mógłby spróbować zajmować tereny należące do mojego sojusznika, ale to też mu trochę zajmie. Słuchajcie, dajmy mu nowy cel w takim razie dla naszego sojusznika. Mamy 32 punkty, więc zaatakuj cel. To jest ta armia. Jak najbardziej. Prośba o armię, posterunek. Mógłbym coś zrobić. Znaczy, masz posterunek na jednej z tych prowincji, to tak szybko nie padniesz. Masz duże armię, więc możesz spróbować tam się przedostać. I mam wrażenie, że to już jest chyba zrobione. Wspólni wrogowie, aktualny cel, Borys Ursus, świetnie, przybliż cel, usuń cel, może być, jesteś moim wasalem. Okej, okay. Tak to w skrócie będziemy rozgrywać, a my sobie kupimy jeszcze tą, słuchajcie, jedną turę, żeby mieć dodatkową wieżę. Czy ja bym mógł sprawić, że będę miał też dodatkowy taran? Tak, mógłbym mieć dodatkowy taran, a wtedy... O, mogę mieć jeszcze jedną wieżę. No, doskonale. Bo tutaj tak, tymi potworami przebijemy się przez bramy, ale jeszcze jedna wieża, trzy wieże. Jak najbardziej. Chcę poprowadzić, to wiecie, prawdziwe oblężenie. Tak jest z wykorzystaniem każdej możliwej sposobności. Szkoda, że mu oddałem to, ten teren w sumie. Nie wiem, czy ja mogę robić coś takiego jak zasoby. Handel z zasobami w głównej mierze. Na pewno tutaj sobie zrobimy osady, bo wiem, że pomniejsze osady niestety są... nie są nastawione na taki rozwój jak te większe. My się głównie możemy rozbudowywać w większych przestrzeniach. Robaczy pomiot mnie na razie nie lubi, jeszcze przynajmniej, ale mnie jeszcze polubi. A wy macie już tylko jedną osadę, tylko tutaj. No dobra. W takim razie... Dura. To pełna armia, ale ma tu 12 jednostek broniących się, to już trochę go powinno osłabić. Oh, hello. Ciekawe, czy zrobią zasadzkę. Na pewno zrobili zasadzkę po drodze. Ale to byli szczurzy niewolnicy chyba. Zasadzka odkryta, tak jest. To gdzie dokładnie, przepraszam bardzo? Zasadzka odkryta. Gdzieś tutaj, nie? Dobra. Otrzymujesz misję. Wyeliminuj podczas bitwy następującego lorda, Borysa. Warte próby. Mamy nową technologię natomiast, słuchajcie, i możemy sobie tak, albo rozwinąć się tutaj w stronę limitów aktywnych darów plus jeden darów chaosu niepodzielnego. To są te rzeczy, dary chaosu, ale mamy minus 50 dusze, potrzebujemy więcej duszy, żeby to było przydatne. Idealny wigor dla jednostek ambitnych czempionów i niepodzielnych wybrańców i całkowity autorytet plus jeden wszystkie armie. Co to jest autorytet? Co to jest ten autorytet, ja się pytam. Niepodzielny autorytet. Służąc w tej armii lord oraz bohaterowie używają, wpływają na łączny autorytet. Dodatkowa wartość sprawia, że jednostki chaosu niepodzielnego są tańsze i otrzymują większe uzupełnienia, podczas gdy ujemna wartość ma dokładnie odwrotnie. Aha! Więc generalnie to nam pomaga. W skrócie.
Myślę, że możemy spróbować, słuchajcie, umożliwić wykonywanie zdrowych ataków ambitnym czempionem. Robimy zardzewiałe żelazo do wypalania piętna, gdyż niedługo nasze jednostki wejdą już na odpowiedni poziom, żeby awansować na Nurgla. Pięknie. No to co? Rozpoczynamy bitwę. I stracilibyśmy tylko jednego psa. Dobra, to są szczurzy niewolnicy. Najbardziej się boję oczywiście wieżyczek, ale kurde, no tak mnie kusi teraz to. Robimy! Jak najbardziej. Łyczek wody? Te wieżyczki to musi być. Tylko ciekawe, jakiej klasy są to jednostki? Wiem, że tu jest mnóstwo wież. Z tej strony nie będziemy podchodzić. Najmniej wież było chyba tu. Na tym przedziale. Tu jest dużo wież. Tu też jest sporo, ale to jest takie martwe trochę pole. Tu moglibyśmy się przebić. Dobra, teraz sobie zobaczymy wszystkim, co to... Wow, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo masz pięć wież. Ale miło, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Teraz co to są za wieżyczki? Wieża fortowa, strzał przebijającymi pociskami. To mnie nie interesuje, tu też jest wieżyczka, tak jak mówiłem. Tu jest wieżyczka, słuchajcie, tu jest wieżyczka, więc będzie nas mocno odciskać. Tu jest jedna wieża, więc możemy się tutaj nawet właśnie się, słuchajcie, przedostać moglibyśmy. Później przebiegamy w tamtą stronę. No, czemu by nie, bo z tej strony... Dobra, tu się rozstawiamy. Na pewno weźmiemy... Czy ja chcę berserkerów? Ja bym chciał berserkerów na mury. Zróbmy sobie tak, raz, dwa, trzy, wszystkie wieże na razie tu i wszystkie wieże mają... Porzuć machiny. Tak samo wy. Porzućcie machiny. I po pierwsze, wy wchodzicie do wieżyczki. Pierwsza wieża będzie właśnie na tą stronę. Tutaj berserkerzy ją zdobędą. Dwie kolejne wieżyczki. Damy sobie z tej strony nic raczej... Nie wiem, czy dostam radę przejść z tej strony, ale byłoby miło, gdyby się dało. Więc spróbujmy ustawić jedną wieżyczkę tutaj. Mam wrażenie, że się uda ją tu ustawić, chociaż... Rozmieść wojska. No właśnie, pytanie. Czy to nie jest za mało miejsca dla niej? Kolejne wieże ustawimy w tym miejscu. Dobra, to może inaczej. Nawet tu zrobimy tak. Grasanci Slanesha potrzebują ochrony. Ci elitarni grasanci tak samo. Świetnie, trzy oddziały z tej strony. I tymi wieżami, słuchajcie, ja mógłbym się tutaj przedostać i zająć to miejsce. Bo tu już na murach wieżyczki nie będą do mnie strzelać, chociaż tylko z tej strony mogłyby, ale za chwilę ogarniemy... Więc atakujemy łącznie z trzech miejsc. Piekielne działo, spokojnie na tą pozycję, postarasz się zniszczyć tą wieżę. I mam jeszcze dwa oddziały piechoty. Tym dwóm oddziałem piechoty też bym próbował jakoś za wieżami się ukryć. Dobra, psiaki i inne. Tutaj. Po prostu ukryte przed ostrzałem. Mamy jeszcze taran, słuchajcie. Ta jednostka grasantów ma przejąć taran i taranem będziemy tutaj starali się forsować. Dodatkowo trolle plus wy przebijacie się tutaj. Archaon natomiast razem z wami. No i właśnie, jak wygląda teraz mój sługa Nurgla? Zacnie. No to rozpoczynamy. A, nie mogę spowolnić też nawet. Okej, okay, w to miejsce. Tutaj. No i też... Tu. Tu. I tu. Taran jedzie. O, pięknie to mi chodziło. Bring us souls! We bring ruin! For chaos! Kill them!
dalej. Wiecie co, ich sobie jeszcze też schowamy. Chociaż oni mogą próbować sforsować bramę. Natomiast tutaj strzelaj. Ewentualnie. To ma ładny zasięg. Co? Może ty klan braci? Nie. Ta wieża, czy ta wieża... Wszystko zależy od tego, słuchajcie, jakie obrażenia zadamy tej wieży. Ja, malutki, nie opłaca się. Dobra, no to... Nie wiem, czy to się uda spacz ogniem. Powinno się udać. To są przyzwańcy, to niekoniecznie. Tutaj sobie rzucimy tak. Pięknie. Jeżeli by się udało wysłać im czerep w tą stronę. No bo przyzwańcy już w zasadzie umierają. Nie ma sensu nawet się nimi zajmować jakoś specjalnie. O, trolle od razu tam. I tak samo. Idealnie ten czerw sobie tu śmiga. Pięknie. Jak wyglądają mury. Weszliśmy. Rozbić ich. Oj, spacz ogień. Niedobrze, zejdźcie w takim razie i tutaj atakujcie. No, z tej strony zwycięstwo. Bierzemy naszych głównych. I zmrugnać ich ziemią. Przy okazji kolejny czerep. Trochę po naszych pójdzie, ale to są duże jednostki, nie powinno być żadnego zagrożenia. No piękna rzeź. Teraz łazimy. Tutaj tak samo. Tutaj. Istotnie atakować. Pięknie. Coś tu padło. Doskonale. O, ci berserkerzy, to przecież ich wyrżną jak... Idealnie to będzie wyglądało. Świetnie, z tej strony natomiast wszystko już mamy. Czyli mamy podróżować, słuchajcie, aż tam. Przenieśmy nasze działo. Co to robi? No, ten champion Nurgla to po prostu daje tutaj czadu niesamowicie. Wszyscy umrą. Pozbieram jeszcze manę na kolejny atak czerepem. Trolle plus... Oni mają po prostu taką wyżerkę. Nie? No, z tej strony to już nie widzę żadnego zagrożenia. Jak to wygląda tu? Słuchajcie, postaramy się zająć główny plac. W zasadzie. Chyba, że jestem w stanie tutaj coś zrobić? Jestem w stanie. To od razu. Te dwa oddziały. O, właśnie. Ja przecież jeszcze psy mam. Szczurz niewolnicy. Spacz ogień. Te dwa oddziały tutaj na spokojnie. Wy natomiast na to miejsce. W zasadzie trochę ci mają problemy, tak minimalnie. Zostali otoczeni przez włócznicę łuków klan braci. W sumie chętnie bym im pomógł. Idealnie.
O, kto zamawiał pieczyste? Idealnie. No już wiecie, dlaczego chciałem zainwestować właśnie w to? Tutaj, spacz ogień. Od razu w to miejsce, a ja sobie na spokojnie tutaj. Lecimy. Gdzie są moje psy? Wszyscy w to miejsce. Część moich jednostek spanikowała. The Eternal Hunters! W zasadzie no, moglibyście spróbować w tych strzelać. Dobiegamy do spacz ognia. Niestety te wieżyczki mogą mnie trochę kiereszować. Spróbujmy ją zniszczyć. Niestety tylko te wieżyczki mogą coś robić. Tak na poważnie. No i tutaj ponownie atak z użyciem czerepu. No na Skavenów to po prostu jest magia. Jak to wygląda w tym miejscu? Bardzo dobrze, ale musimy się wrócić. Plus... Trochę mnie tu rozbili. Jak na zwykłych Skavenów sobie poradzili całkiem nieźle. A was jeszcze nie cofnąłem, tak? Dobra. Pomożecie tam. Wtedy z tym działem, słuchajcie, to tu jest piękny obszar do ataku. No berserkerzy wymiotą wszystko, co jak leci. To są szczurzy niewolnicy, też nie powinno być żadnego problemu. A wy na tą stronę... A, wy, przepraszam, na grot. O. I zadanie go doskonały i dorodny cel. Idziesz zająć ten plac. Wy natomiast tak samo. Tu już musimy się troszeczkę, jakby słuchajcie, jeden oddział tu. Kolejny biegnie. Myślę, że już spokojnie do przejęcia tego miejsca. Archaon do przodu. Wy tak samo tutaj naprzód. Albo Archaona możemy wysłać nawet do walki z tym prorokiem czy czymś. Oj, tak jak przewidywałem, tutaj nie ma żadnego już. Nic nas nie zatrzyma. Zejdziemy sobie dzięki temu. No i staramy się jeszcze uzyskać przewagę w tym miejscu. Rycerze sobie dobrze radzą. Zobaczymy, czy to działo byłoby w stanie ich tutaj... O, tutaj strzelić. Słuchajcie, jesteśmy na podwyższeniu. Przejedziemy sobie już z próbą... A może nawet o, tutaj, tu i tu. Zaczniemy zajmować główny plac z Slaaneshem. Co, leci, nie leci? Oni sobie powinni poradzić. Jeszcze mam jeden oddział psów, których się nie wykorzystuje. Zniszczyć tą barykadę, żeby nie uciekł. Tak samo na drugą stronę. Przejmijcie to. I mamy zwycięstwo, moi drodzy. Duże straty, ale za to epicka bitwa. Nie wiem, czy grasantów żeśmy nie utracili. Mam nadzieję, że nie. Bo tych moglibyśmy stracić, ale byliby to najmniej doświadczeni. Wszyscy inni natomiast przetrwali. No i oczywiście największymi mordercami wojownicy Korna. Berserkerzy. Właśnie po to ich zupgrade'owałem, bo ten oddział po prostu wymiata absolutnie wszystko. Ci rycerze są niesamowici. No Archaon z uwagi na fakt, że płonący czerep leciał do akcji. Tu jestem zaskoczony, że pomioty chaosu takie mocne się okazały. Słuchajcie, nie straciliśmy nikogo. Wow, świetnie. Więc jeszcze lepszy efekt niż był i 4000 zarobione, sztandar brzytwy. Obrażenia prawie przejmującej pancerz plus 8 przydzielona jednostka.
Nie wiem, czy wam tego nie dam. To bym chciał podporządkuj. Podporządkowuję sobie tę frakcję, zostajesz jej seniorem. Frakcja zostaje frakcja zacznie wykonywać twoje rozkazy oraz zapewnić ci w każdej turze dodatkowy dochód. Podarować wasalowi bym tego nie chciał. Ja chcę to dla siebie. Będzie moja druga twierdza. Cudownie. Misja sojuszu zakończona powodzeniem. Odblokowano drogę chwały. Książę Ograx. I hełm niezgody. 10 do pancerza, umiejętność hełm niezgody. Obrona w zwarciu, atak w zwarciu. Z uwagi na to, że jego, słuchajcie, budujemy właśnie pod takiego człowieka do walki z innymi. Sztandar, to już wiemy. Prowincja zabezpieczona. Jego budują pod takiego człowieka, który będzie chciał mieć właśnie wszystkie najlepsze rzeczy. A to jest pancerz, tak? To pancerz to słabo. No wiecie co, to ja spróbuję zrobić. Czekaj. No, to miał być. Wybraniec. Weź to zdejmij na chwilę. To i... Jezus Maria, ja chcę połączyć. Połącz. I powstał nam inny kamień oszusta. Odporność na magię minus 20%. To też damy naszemu wybrańcowi. Super. Pomocnicy natomiast. Mamy dwóch takich. Czy jestem w stanie ich... Znaczy, Bersagres Północny, byłbym w stanie go odzyskać. Okej, okay, umiejętność, to później. Aura chaos, odporność na ostrzał, niekoniecznie. Później sobie ich zbafuję. Na razie prawdopodobnie poszedłbym przychody złupienia osad, splądrowania, koszty utrzymania band, minus wszystkich jednostek, koszt werbunku minus 15. Dusze uzyskane po bitwie 15%. Myślę, że będziemy mieli tego wystarczająco dużo później. Wzrost zdobywanego doświadczenia dla jednostek za walkę z siłami porządku później. Kontrola, wyczerpanie przeciwnika przy prowadzeniu oblężeń albo okrążeniu lokalny region. Mogłoby być przydatne. Na razie zrobimy sobie koszt werbunku, a później koszt utrzymania jednostek, bo mamy mało pieniędzy. Inny kamień oszusta nam powstał. Super. No i to, co było poprzednio, słuchajcie. Lecimy pieniądze. I w to. Przy okazji, na tobie mam drogę do chwały. Odporność na magię 15. On jest tak odporny na magię, że po prostu on chodzi po zakazanych zaklęciach magicznych. A co to daje? Sianie strachu. Kontrola zmieniany o 2. Zabójstwo. Dodatkowa szansa na sukces 15%. To będzie pod agenta. Szkolenie, doświadczenie zdobywane co turę. Wygraj bitwę z dowolną demoniczną rasą. No to będzie łatwe. Do uzyskania. Umiejętności. Szkolenie na wyższy poziom lub gladiator chaosu. Obrażenie od broni przebijającej pancerz plus 50. Dobra rzecz. Dowódca chaosu. Zasięg aury dyscypliny, utrzymaj się albo gin. Tempo uzupełnień strat. Armia bohatera, szkolenie zdobywając co turę. No to bierzemy stratega. To jest fajne, ale bardziej mi się przyda po prostu większa liczba szkoleń. Żeby jak najszybciej zdobywali poziomy. No i teraz będziemy mogli pójść na Borysa. Jakie mamy misje jeszcze przy okazji? Zabójca królów. Warunki zwycięstwa nie. W dwójce wydaje mi się, że dostawaliśmy więcej misji. A za ile tur będę mógł to rozwinąć na wyższy poziom? Za 2. No to akurat... 5000. Myślę, że uzyskamy. O, 1% na olbrzyma w tej prowincji jest. Manticora. Ogary chaosu. No to ogary chaosu najmniej przydatne. One się tylko taktycznie przydają. Są szogot, smocze ogry, słuchajcie, są. To smoczego ogra. No ja bym zabrał smoczego ogra bardzo chętnie. Jeszcze grasantów Slanesha nie wypierdzielę. Tu ani tych sobie połączymy.
weźmiemy smoczego ogra. Smocze ogry, zajebista jednostka. Ciekaw jestem, czy da się wam tutaj zrobić ulepszenie bandy? Nie da się. O, to możemy zrobić. Słuchajcie, opancerzone trolle na wyższy poziom. A pod nurgla trolle? Nie da się zrobić troli pod nurgla. Szkoda. Pomioty chaosu mogłyby być nurglowskie. No to zrobimy całkowity koszt 270, koszt na jednostkę. Suma łaski utraci podatną. Czekajcie, suma łask utraci podatną wartość w celu zwerbowania tej postaci. No to jest bardzo tanie ulepszanie ich. I mamy opancerzone trolle, super. Rycerze zagłady na dyskach. Mogłoby być całkiem zabawne, bo to jest jeszcze jedna odklatająca. Grasanci Nurgla to dopiero później. Okej, znowu z pieniędzmi jestem na bakier. Dary chaosu, zyskano jeden. Zmiana w każdej turze jeden. Więc posiadasz darów chaosu. A, to są dary chaosu, tak? Dobra. Dużo jest tutaj mechanik, które się zazębiają wzajemnie. Okej. Zobaczmy, szybka umowa. O, niewolnicy z Har. Orkowie, jak miło. Oczywiście, pakt o nieagresji może być. Ale zapłacicie mi za to. Czują respekt przed nami. Norska! Norskańskie plemię. Przybywaj na moje wezwanie. Przy okazji, a w zamian za dołączenie do wojny? O, prawie by się udało. Słuchajcie, 66 punktów. I jeszcze Karak Drak. Kolejny przeciwnik. Może niekoniecznie teraz. Szybka umowa. Twardziele Grimgora. No, 22 siła już tak na początku. Daleko na północy zaczyna teraz Grimgor. Weźmiemy. Zaczniemy budować sobie relacje z nimi. Yes. Dominate. Okay. Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy z niego Nurgla. A jestem w stanie zwerbować już jakiegoś dodatkowego bohatera? Wyniosły bohater, czarownik chaosu. No właśnie nie. Kurczę, potrzebowałbym tego czarownika chaosu, tylko muszę to rozwinąć na wyższy poziom, żeby mi czarownika. Tutaj nic nie zrobię, ale mogę wezwać Edy. Kosz werbunku. Obrona, wyczerpanie w trakcie oblężenia, koszt budowy, wszystkie budynki, kontrola, spaczenie. A tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie już w takim razie obroń, taką bardziej pod obronę. Że wyczerpanie jest 20% w trakcie oblężenia dla jednostek przeciwnika. Ty mi odebrałeś fragment mojej prowincji? Toż to niedorzeczne. Dobra, tutaj mamy łatwy poziom. Pięknie. Jezu, ale jak go pokieroszowało. Oblężona osada. Uważnie. Słuchajcie, muszę to rozegrać, bo inaczej stracimy 3 oddziały. Dobra, więc obrażenia przebijające pancerz. Myślę, że możemy to spokojnie dać szogotom. Ja samymi szogotami bym go rozjechał. I chyba rozjadę go właśnie jednostkami plus bohaterem. Sorry, musimy to rozegrać, bo inaczej no, będziemy mieli ekstremalnie niekorzystny przelicznik. Ale zawsze level up dla naszego wszechwybrańca. Boże, ta frakcja jest fajna. Autentycznie.
every mortal. We are the cabin. Zrobimy sobie grupę i do przodu. Running. The fates agree. Kill the dead. See the blood. Knights of Cinch. Sweet butchery. Dobra, nie strzelajcie. Od razu do tyłu. Szogoty wpadają. Raczej się skończy dość szybko. Odstąpcie, to jest ich pojedynek. Tak się można bawić. Ma taki pancerz, że jego to generalnie ziemi. Chyba nie pozwolisz mu uciec. Nie po to cię wyniosłem. Kolejne ścierwo pod naszymi kopytami. Jakoś mi to przyjemność sprawiło. Nie wiem czemu. Czemu on ma 45 zabitych? Przecież nie wysyłam. W zasadzie to wiecie, mogłem wysłać samego Archeona na te szczury. Wszystkich by rozrąbał. Najpierw by potraktował ich magią, później czerepem, znaczy ostrzami z nieba, czerepem, a na końcu dobiłby. Suma łask, armia uzupełniona o 7%. Weźmiemy, z uwagi na to, że potrzebujemy pieniędzy, weźmiemy łaskę. Plugastwo demonów, opuszczeni i wyrwany szpon, ambitni czempioni. Proszę, proszę. I mamy Dorgara. Naszego wierzchowca, słuchajcie. Czy ty masz jeszcze... tego dwugłowego... Zastanawiam się, czy ma dwugłowego smoka. Dobra. Koszty ulepszeń bandy. To sobie zrobimy. Będziemy trochę oszczędzać na tym pieniądze. No i czekajcie. Tu nie. A bo ich jest 16, tylko pamiętam. To jest fajny oddział. I chyba frakcja zniszczona. Tak jest. Dobra, słuchajcie, no to nie ma co tu się raczej zbyt długo zastanawiać. Nie wiem, czy z jedną turę tutaj posiedzę, czy też nie. Bo jeżeli wyjdę stąd, to bardzo tracę regeneracji. 50 punktów by mnie to kosztowało. A gdybym stanął sobie o tu... nic mi to nie da. Nie, no dobra. No to lecimy do niego, żeby wzmocnić troszeczkę ten rejon. Świetnie. Regeneracja niech trwa. Przy okazji 3 tury do wyniesienia dodatkowych jednostek.
ciebie nie ruszę, ty sobie tutaj stój. W zasadzie mógłbym ci nawet dać ofiary schwytane po bitwie. No, może być. W chaosie zawsze pieniądze były problemem. Jeżeli on idzie na południe, to ja mogę zająć monolity. Darmowe doświadczenie, a on się będzie, no powolutku, ale wykrwawiał. Bo nie wierzę, żeby się regenerował tak szybko. Otrzymujesz misję. Przejdź armią w odpowiedni tryb i splądruj następujący region. Płonący monolit do zrobienia. 800 dostaniemy za to zadanie. Przy okazji, gdzie tu jest krawędź tego regionu? Góra. Tutaj jest krawędź. Jeżeli to przejmie, to ja się nie będę mógł regenerować. Więc jeszcze mogę iść w tą stronę. Dobra. Na razie zasuwamy jednak mu naprzeciw. Bo to jest... Może mieć kilka fajnych oddziałów, faktycznie. 10 poziom ma ten sam co ja. Prawdopodobnie zyska teraz większy. Ale w walce w zwarciu Borys jest specjalistą od walki z drugimi przeciwnikami, więc także i ze mną. Więc mogę przegrać z nim w walce 1 na 1. 70, 60 magiczne ataki. No to jest bardzo dobre akurat. 490. No też mam. No, mogę z nim przegrać, bo jest specjalistą do walki z dużym przeciwnikiem. Więc na niego najlepsi by byli akurat w naszej armii, a prawdopodobnie obydwaj. To nie ktoś z halabardami, bo nie mam nikogo, kto chyba jest specjalistą do walki z dużą... Chociaż nie, szogoty. No, smoczoogry mogą z nim walczyć, ale on też będą otrzymywać sporo obrażeń od niego. Tak, tutaj już się... Dostaliśmy pieniążki, fajnie. To by trzeba było rozwinąć najszybciej jak się da. I suma dusz jest wystarczająco duża. Ciekawe, czy będzie też taki bullshit, że on się w jedną turę, słuchajcie, zregeneruje praktycznie do 100% w garnizonie. Otrzymuje akord kruk, otrzymuje 2,5 tysiąca doświadczenia, oddaję plus 15 względem kul. To co? W twojej strefie wpływów znajduje się ktoś, kto zdradza ukryty potencjał. Obecnie marnuje swój talent we frakcji kul. Przekonaj się, że jest godzin. Niech sługi przeprowadzą go przed twoje oblicze. Niech ten champion dowiedzie się swej wprawy i lojalności, albowiem może się okazać przydatny. Przesyt dusz. Wiecie co? Zdobędziemy sobie 15 punktów oddania. Chyba to nie działa tak, że ja go przejmuję. No właśnie, on dostał doświadczenie. Miło. Tu się ustawimy. No i będziemy czekać. Muszę się zregenerować do pełna, żeby mieć z nim jakieś większe szanse walki. Chociaż... Mogę się regenerować na jego ziemiach? Nie. A gdybym przeszedł w tryb obozowania? Mogę. W trybie obozowania mogę się też przemieszczać, bardzo fajnie to zrobili. No i teraz jestem w jego zasięgu. Gdyby chciał mnie zaatakować, to zapraszamy. A ja w tym czasie będę miał już większą szansę na zyskanie oddania bogów. Możliwe nawet, że przejmę sobie ten region, żeby mieć dodatkową osadę. Tu jest zadowolenie trochę słabe.
No i zobaczmy, czy Borys połknie przynętę, będzie chciał mnie zaatakować. Jeżeli zrobi to sam. Strącimy jego łeb z tego niedźwiedziego zada. A jednak nie. Uzyskano cechę. Kontrola plus 2 dla Kroma. Opracowano technologię. Zardzewiałe żelazo do wypalania piętna. Ulepszenie bandy pozwala jednostkom na Nurgla Niepodzielnego otrzymywać znak Nurgla. Świetnie, o to chodziło. Teraz zobaczmy, czy ja mogę. I czy to mnie będzie kosztowało piętno Nurgla? Wojownicy Nurgla z wielką bronią. I czym wy się właśnie będziecie teraz różnić? Mamy trochę mniejszą prędkość, trochę mniejszy atak w zwarciu, obrona jest większa. I życia mają więcej. No to klasycznie zrobimy sobie z nich pięknie. Dobra, teraz tych zmieniamy tak samo. Czy ja mogę już was też w grasantów przemienić? Fajnie by było, gdybyśmy, słuchajcie, na nich zrobili sobie, bo mają więcej zdrowia, więc grasantów to moglibyśmy już wziąć na większą broń. Slanesz mnie nie interesuje zupełnie. I tak muszą awansować na Nurgla, żeby móc awansować tutaj. Więc zyskują. Atak w zwarciu jest mniejszy niż obecnie i to dużo. Siła broni też jest mniejsza. Ale mają zatrute ataki. Dobra, robimy ich. Tu potrzebujemy jeszcze jeden poziom. Super. I teraz pytanie, czy ty się... I serve Kislev. No other. Próbujemy. To raczej będę go oblegać. Szlachetna porażka, co? Masz pierdylion łuczników. Dobrze, bo ja mam akurat dużo jednostek, które są w stanie cię okrążyć i zeżreć. I to, co najzabawniejsze, wszystko u niego strzela. No i ma jeźdźcy niedźwiedzi. Bardzo mocny oddział, bardzo groźny. Nawet ze sztandarem. Okay. Na jeźdźców no będziemy musieli się troszeczkę pogłowić, bo to jest kontra na nasze wszystkie duże oddziały. Dobra, na razie okrąż. Niech on przyjdzie do mnie. A teraz, co możemy zrobić dalej? Szlachetne dary. Autorytet Cincha minus 1, autorytet Nurgla i limit aktywnych darów Nurgla. Później będziemy mieli dostęp do wymaga technologii szaleńcze dary. Pula werbunku darowanych jednostek plus 4 dla jednostek Nurgla. Pula werbowanych darowanych jednostek plus dla nościli zarazu. Umiejętność armii przywołanie z otchłani. Armia przywódcy frakcji. Spaczenie Nurgla. Regeneruje punkty życia walczących. Ale na kogo? Bierna umiejętność regeneracja dla jednostek ambitnych czempionów. Może i tak, może i nie. Zobaczymy. Na razie sobie rozwiniemy chyba tutaj. Pójdziemy w te dusze po bitwie. To sobie rozwiniemy. O, hello!
Mówisz, że szlachetna porażka, co? Artylerią trzeba byłoby w jego niedźwiedzie pizgnąć. Niedużo strzelców. Trzeciotierowe oddziały. Te trzeciotierowe to chyba są te, które zyskuje na początku gry. Garnizon osady mi nic nie daje. Znaczy jemu niewiele daje. No spróbujemy, słuchajcie. Ale to będzie już w kolejnym odcinku. Więc dzięki za uwagi. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Zostawcie łapkę, komentarz, jak myślicie, kto wygra. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do Patronata, dziękuję wszystkim patronom. I zapraszam też do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.